Dobra, git, jedziemy. To już za chwilę, za dosłownie kilka minut zaczynamy otwarcie. Zaczynamy FNIF. Za każdym razem jest jednak wyzwanie. Tremy nie ma, ale jest wyzwanie, żeby było jeszcze lepiej niż w roku poprzednim. Co w moim przypadku jest zupełnie innym tematem jeszcze. Kolejne, 12 FNIF. Dyskutujemy tutaj nie tylko o tym, jak rozwijać przedsiębiorczość, ale też co z młodzieżą, co z demografią, co z migracją, co z kulturą, co z filozofią europejską. Tak naprawdę nie ma zakątka hotelu, w którym nie działoby się coś ciekawego i nie dyskutowałoby się o czymś ważnym. Nie możemy przeszkadzać, ale zielone miasta, nowe technologie w miastach, najlepsze wzorce dla Polski. Ważny temat. A gdzie maszynę do kawy? O. Super, dziękuję za zaproszenie. Naprawdę. Ale ja zaraz wracam, zaraz rozmawiamy, bo to naprawdę super było. Dobra, cały czas coś się dzieje, cały czas znajomi, ciekawi ludzie, osoby, które przyjechały tutaj, żeby dyskutować o nowych pomysłach dla Polski, dla Europy. Myślę, że to powoduje, że od 12 lat mamy klub przyjaciół EFNI. Wszystkich tych, którzy potrzebują trochę takiej intelektualnej pożywki po to, żeby dalej pracować przez kolejne 12 miesięcy do następnego EFNI, na które tak przy okazji już zapraszamy. EFNI to oczywiście Sopot, to morze, to otwartość i rzeczywiście jest coś specjalnego w tym miejscu. Miasta portowe z tą ich otwartością na świat, na wymianę powodują, że tu się łatwiej dyskutuje o czymś więcej niż tylko o naszych wewnętrznych, krótkoterminowych kłopotach i wyzwaniach. No dobra, to morze i otwartość mamy już zrobione, teraz musimy wracać, bo w końcu czekają dalsze panele. Cześć Maciej, dobrze, że przyszedłeś, bo właśnie zaczynamy panel o... O 13, no właśnie. To. EFNI Talks. Nie wiem, czy przyjdą ludzie, czy nie przyjdą. Oczywiście, że przyjdą. Przyjdą? No i tu oczywiście jestem z matką tego wydarzenia. Bez Sabiny nie byłoby EFNI. Sabina jest najważniejsza, najlepsza, bez niej by tego w ogóle nie było. O, a tutaj mamy Kubę Giedroycia, szefa naszej komunikacji, który w strefie mediowej, więc trochę o mediach pogadamy. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam bardzo pięknie, zapraszamy. Nie wiem, czy ja go tak łatwo odpuszczę. Ale to przerwiemy na chwilę, ten interesujący wywiad. Dobra, słuchajcie, to naprawdę interesujące. Komunikacja EFNI, bo to jest 12 wydanie. Pytanie, czy przez te 12 lat cokolwiek się zmieniło? Mi się wydaje, że to jest jedna rzecz taka, która jest zupełnie inna. Że kiedyś mieliśmy około tam 100, ponad 100 dziennikarzy zaakredytowanych i tak jest do dzisiaj. Natomiast na EFNI jest 1400 dziennikarzy, bo każdy teraz jest dziennikarzem, po prostu w social mediach hashtaguje, pisze, jak ja biorę komórkę. To kiedyś miałem tak, że sprawdzam monitoring mediów, a teraz sprawdzam, co jest na Twitterze. Tak, to prawda, że Twitter nazwany dzisiaj X-em, do czego wciąż nie mogę się przyzwyczaić, nawet po mojej stronie jest najbardziej dzwoniącą apką w tej chwili w moim telefonie. Dzień dobry. Czego państwo potrzebują? Podsumowanie. Tak, podsumowanie. Dobra. Właśnie startujemy kolejny wywiad. Tego jest tutaj bardzo dużo. Staramy się budować zasięgi dla naszych pomysłów. W ogóle widać, że jest dużo młodych ludzi i chcą się udzielać. Bo tych młodych jest wciąż za mało. To takie trochę samokrytyki, ale... Więcej niż w zeszłym roku widzę ja. Czyli jest postęp. Kwatera główna. No tutaj, wita. Tak, kwatera główna, cześć, witam. To tu robota w REP. To jest to magiczne miejsce, gdzie tworzą się nowe idee dla Europy. No dobra. Mamy to, skończyło się, ostatni panel za nami, zamknięcie uroczystości za nami. Jeszcze co prawda jest after party, ale już możemy powiedzieć, że EFNI tegoroczny to był duży sukces.
i już możemy was zaprosić na kolejne spotkanie w przyszłym roku.